Czy ty też masz tak, że oglądasz filmy, w których ludzie opowiadają ci, jak wybić się na YouTube albo jak mieć więcej wyświetleń, ale cały czas mówią o tym, że należy mieć chwytliwe tytuły, chwytliwe opisy, że należy stosować frazy kluczowe, słowa kluczowe, które będą po prostu wciągać twoich widzów, zapraszać ich do twojego wideo i po prostu przyciągać ogromne, ogromne ilości wyświetleń, a ty dalej zastanawiasz się, skąd brać te słowa kluczowe, i tak naprawdę robisz to wszystko po omacku? Ty i wiele innych osób zastanawia się nad tym każdego dnia. Dlatego dzisiaj pokażę Ci narzędzie, z którego korzystam ja, ale także wiele innych osób, które są twórcami na YouTube, ale także ekspertów YouTube'a, którzy uczą o tym, jak mieć więcej subskrypcji, jak mieć więcej wyświetleń, jak zarabiać na YouTube. Te wszystkie osoby łączy jedna rzecz. Używają właśnie tego narzędzia do wyszukiwania fraz kluczowych, do sprawdzania, jak YouTube, jak algorytm reaguje na dane tytuły i jak widzowie będą na nie reagować. Od razu będziesz wiedzieć, jak mniej więcej Twoje wideo będzie mogło zachowywać się w wyszukiwarce YouTube'a i jak będzie się przedstawiało na rankingach YouTube'a. O jakim narzędziu mowa? Dzisiaj będziemy rozmawiać o TubeBuddy. Jest to rozszerzenie do Twojej przeglądarki, które możesz zainstalować tak naprawdę w jedną chwilę. Instalujesz je i one pomaga Ci szukać fraz kluczowych, słów kluczowych, które dzięki którym będziesz lepiej po prostu tworzył tytuły filmów Twoich na YouTube. Kolejna rzecz, i to jest w ogóle niesamowite, będziesz w stanie sprawdzić, jak właśnie w stosunku do algorytmu mają się tytuły Twojej konkurencji, jakich tagów oni używają w swoich opisach, w swoich tytułach, jakie tagi u nich są najwyżej w rankingu. Będziesz widzieć, na jakie właśnie frazy kluczowe, na jakie zapytania oni wyświetlają się, w jakiej kolejności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zaraz Ci pokażę, jak zainstalować TubeBuddy na Twoim komputerze. Tymczasem zerknij do opisu do tego wideo i koniecznie kliknij w link do TubeBuddy, dzięki któremu zainstalujesz właśnie ten rozszerzenie do Twojej przeglądarki i później jedziemy już dalej z tematem. Po kliknięciu linku w opisie do tego wideo zostaniesz przeniesiony do strony TubeBuddy i najpierw zainstalujemy sobie za darmo to rozszerzenie, klikając Install Free Now. Zostaniemy przeniesieni za chwilę automatycznie do strony z rozszerzeniem TubeBuddy. No i dajemy dodaj do Chrome i automatycznie zostanie to rozszerzenie ściągnięte i dodane do naszej przeglądarki, na przykład Chrome. No i jak już mamy zainstalowane, to na stronie YouTube'a pojawi nam się właśnie taka czerwona ikona u góry i jak ją klikniemy, to możemy się od razu zalogować przez nasze konto YouTube'owe. Klikając zgodę, wybieramy sobie z jakiego konta googlowskiego. Będziemy się logować na TubeBuddy i później wybieramy naszą nazwę kanału na YouTube. Wyrażamy tutaj wszystkie zgody i tutaj warto wspomnieć, że TubeBuddy jest jakby zgodne z YouTube'em, YouTube bardzo popiera TubeBuddy, więc nie macie się o co martwić. No i teraz jak jesteście już zalogowani na TubeBuddy, na waszym kanale na YouTube, no to w niektórych miejscach będą pojawiać się właśnie te ikonki z TubeBuddy. No i wchodząc sobie w dowolny film, widzicie, że jest wiele różnych dodatkowych opcji, których jakby wcześniej nie było, pewnych rzeczy, których jakby nie było widać. I chociażby tagi, czyli jedna z takich bardziej używanych przeze mnie funkcji TubeBuddy, no, są oznaczone takimi zielonymi kółeczkami, które oznaczają, że dane tagi są bardzo mocne w przypadku tego filmu, czyli jeżeli widzę na przykład zielone kółeczko z numerem 4, to wiem, że dla frazy jak znaleźć klucz transmisji jestem na przykład na czwartym miejscu. I staramy się jednak jak najwięcej takich tagów znaleźć, które będą nas umiejscawiać wysoko. Możemy je też oczywiście sortować. Jak wrócimy do wyszukiwarki YouTube'a i wpiszemy sobie jakieś dowolne zapytanie, na przykład jak zrobić szarlotkę, to możemy sprawdzić, jak te słowa kluczowe, ta fraza kluczowa
jak ona zachowuje się wobec algorytmu i jaka jest punktacja, tak jakby ocena. No i tutaj mamy very good, czyli bardzo dobre. I mamy dość spore wyszukiwanie, czyli search volume. Bardzo dobre, jeżeli chodzi o competition, czyli konkurencję. No i później jeszcze możemy sprawdzić, jak to się ma do naszego kanału, ale to mamy w wersji płatnej TubeBuddy. Natomiast na ten moment ja Wam wszystko pokazuję na wersji bezpłatnej, którą też oczywiście po kliknięciu w link w opisie możecie bezpłatnie zainstalować i korzystać. Tutaj macie jakieś różne takie tagi, które mogą się Wam przydać w Waszych filmach proponowane, więc warto przed nagraniem filmu najpierw zaplanować sobie tagi, właśnie wpisując je w wyszukiwarkę YouTube'a i wtedy dowiadujemy się, jak one będą się nam zachowywać, jesteśmy w stanie to ocenić. I wchodząc właśnie także w filmy naszej konkurencji, tutaj możemy zobaczyć, jakie konkurencja ma tagi. Tego normalnie bez TubeBuddy nigdzie nie zauważycie, nie ma takich informacji, a zawsze po prawej stronie filmu, który oglądacie od konkurencji, wyświetli Wam się właśnie informacja na temat tagów i tak dalej. Tamte tagi nie były zbyt dobre, natomiast to nie świadczy o tym, że nie może film rankingować dobrze. Przeszliśmy tutaj do filmu innego konkurencji o Charlotte. Tutaj jak widzicie, ta pani już na przykład tagów stosuje dużo i wszystkie świecą się na zielono, to bardzo dobrze. Przypuszczam, że ta osoba może maczać palce w TubeBuddy i korzystać z niego, bo widzę, że bardzo dużo takich fajnych praktyk tutaj jest. Także SEO, czyli to, jak wykorzystuje tagi chociażby w tytule swojego filmu, też nam pokazuje, że po prostu bardzo dobrze zna się na optymalizacji filmów na YouTube, a TubeBuddy właśnie służy nam przede wszystkim do optymalizacji. Ok, teraz sobie wejdziemy z powrotem do TubeBuddy, na stronę TubeBuddy, już nie do samego rozszerzenia, tylko na stronę jego i zobaczmy sobie, jaki tutaj mamy cennik. Oprócz wersji bezpłatnej, którą widzieliście, mamy wersję Pro, Star i Legend. A jak wejdziemy sobie z naszego konta, z naszego dashboardu, który znajdziemy na stronie YouTube'a, no to tutaj mamy także, jak damy sobie na pricing albo upgrade, czyli taką opcję, że chcielibyśmy jakby rozwinąć sobie lepszą wersję płatną tego TubeBuddy dla nas, to widzimy, jakie dodatkowe opcje są w tych płatnych wersjach i jest ich tu bardzo, bardzo dużo. Już na samej wersji Pro można wiele, wiele więcej rzeczy robić na TubeBuddy. Ograniczeniem tej bezpłatnej wersji jest chociażby to, że jeżeli chodzi o tagi, to na przykład sam TubeBuddy proponuje nam tylko 3 tagi, które możemy zastosować, więc no musimy trochę więcej tej pracy jakby takiej ręcznej wykonać, żeby te podstawowe tagi sobie dla siebie znaleźć. Ale tutaj to wszystko możecie porównać. No i teraz jak wchodzimy sobie z naszego dashboardu, czyli z naszej strony głównej na te TubeBuddy, to tutaj mamy różne opcje. I teraz jeżeli masz kanał poniżej 1000 subskrypcji, ten cennik jest o wiele, wiele lepszy, jeżeli chodzi o wersję Pro. Dodatkowo, jeżeli zapłacisz od razu za rok z góry, to w ogóle schodzi to do 3,60 dolara na miesiąc. Więc to są bardzo, bardzo fajne opcje. Więc jeżeli dopiero zaczynasz, to można tutaj ciekawie jakby sobie tą ceną się bawić i zapłacić dużo, dużo mniej. Przypominam, że link do TubeBuddy znajdziesz w opisie do tego wideo poniżej. Jak widzisz, TubeBuddy to świetne narzędzie, dzięki któremu możesz rozwijać swój kanał, dzięki któremu będziesz wiedzieć, co umieszczać w swoich tytułach, swoich opisach, w ogóle jakie tematy poruszać na swoim kanale na YouTube. Jeżeli to wideo Cię zainteresowało i chcesz się dowiedzieć na przykład, jak zarabiać dzięki afiliacji z TubeBuddy, czyli dzięki temu, że udostępniasz link afiliacyjny także do TubeBuddy, to napisz mi w komentarzu hashtag zarabianie TubeBuddy, a ja będę wiedzieć, że kolejne wideo mam zrobić na ten temat. Tymczasem, jeżeli interesuje Cię zarabianie na YouTube jeszcze przed uzyskaniem 1000 subskrypcji i 4000 godzin wyświetleń, to koniecznie kliknij w to wideo, gdzie opowiadam dokładnie o wielu sposobach, jak zarabiać na YouTube w 2021
roku, a my widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!